A mało kto wiedział, że tutaj z lewej strony, proszę Państwa, to jest ulica Ordynacka, prawda? A z prawej strony to jest ulica Konopczyńskiego. I tam właśnie ten zespół jest takich szkół, studiów, studium policjalnego. Zapraszamy. No nie mówiąc, że jesteśmy tutaj też na Okulnik 1, na Okulnik 2. Jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa, nad Wisłą, pomiędzy Pułkiem Jodrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Czyli, że ulica Konopczyńskiego, ulica Ordynacka i skwer Bogdana Wodiczko. Proszę Państwa, o co chodzi? Że teraz nie czas na Bogdana, nie czas na... Nie czas na Dareczka. Także proszę Państwa, teraz nie widuję, bo ja po prostu jestem na wyjeździe i ani Bogdana, ani Dareczka nie widuję, bo nie ma ani na Saskiej, ani na Pradze. No bo proszę Państwa, trzeba odbudowywać Teatr Wielki w Poznaniu. Tam proszę Państwa, w Poznaniu nie ma zup. Tu zup jest pełno w Warszawie. No. Nawet tutaj u tych zakonnic, proszę Państwa, na Tamce, jesteśmy tutaj, proszę Państwa, na ulicy Tamka. Mało kto wiedział, że tu jest, proszę Państwa, ulica Tamka. I jak ona ciekawie w dół schodzi, proszę Państwa. Jak ta Tamka, proszę Państwa, ciekawie bardzo tutaj w dół schodzi. To też nie każdy o tym może wiedział, ale nie uświadomił sobie, że mamy takie piękne klimaty tutaj w Warszawie. Góra, dół, lewo, prawo. No to sytuacja ta przypomina nam ten krzyż katolicki. Przecież Warszawa jest na 95% katolicka. Nie ma tu prawosławnych, mormonów, nie ewangelików, a Świadkowie Jehowy to też wyprowadzili się do Anglo-Ameryki, Białystok. I tam na wprost mamy w tej wnęce dwie takie, proszę Państwa, wieże kościoła katolickiego waszego Floriana. Także proszę Państwa, mamy tutaj ten pałacyk Ostrogskich i przypominam Państwu, że nie czas teraz na Bogdana ani Dareczka, nie czas. Państwo zobaczą jeszcze Bogdana Wodiczko. No wody tutaj w ogóle w Warszawie to nie brakuje, bo jest śmierdząca Wisła. Tutaj mamy ten skwer taki Bogdana Wodiczko, który wznosi się nad klasztorem tu na Tamce, gdzie te wasze katolickie zakonnice wydają zupę. No bo proszę Państwa, w Warszawie tutaj nikt nie może chodzić głodny. Nie może być głodny. W Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem Jodrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Gdzieś tam, proszę Państwa, w Poznaniu zup brakuje, gdzieś tam. No ale w Warszawie nie może brakować i zupy jest pełno. Słyszałam nawet, że tutaj dzisiaj była grochówka na mięsie, no to przy piątku to grochówka była pyszna i nie była postna. Proszę Państwa, nie była postna. Także jeszcze raz, proszę Państwa, spójrzmy na ten pałacyk Ostrogskich, proszę Państwa, na ulicę Ordynacką, która tam dochodzi do Nowego Światu i dalej do Marszałkowskiej, do centrum w Warszawie. Tam Konopczyńskiego nam się już chowa, a tu Tamka na dole jest, proszę Państwa, Bogdana Wodiczko, skwer Bogdana Wodiczko. Proszę Państwa, no jeszcze ten skwer, na szczęście wielkie nasze, Bogdana Wodiczko, wcale się nie kończy. Dzisiaj 26 to oglądamy Wisłę, oglądamy Stadion Narodowy. Nawet ci nasi Japończycy, jacyś, którzy tutaj przychodzili, to też tak mówili o Stadionie Narodowym. Zaraz tam pewnie tym 102 pojadą, proszę Państwa. Także, no, jesteśmy tutaj w Akademii Muzycznej, także prosimy o muzykę. Także, proszę Państwa, skwer Bogdana Wodiczko.
Okólnik 2, może tej Akademii Muzycznej tu nie będziemy pokazywać, no bo po co nam ta Akademia Muzyczna, proszę Państwa, skoro jak się ktoś artystą nie urodził, a do Akademii się chciał zapisać za wszelką cenę, no to po co mu to? Były czasy kiedyś Bardiniego. Były kiedyś czasy Bardiniego, to talenty były wyławiane, a teraz to wiecie Państwo, każdy się pcha, bo myśli, że artystka to jest coś pięknego, coś wielkiego. Także w Blue City mamy, proszę Państwa, takie wariatki z żółtymi papierami. Mają paznokcie wymalowane i one tam w tych sklepach w Blue City czekają. A prawie w każdym sklepie Puchy nikogo nie ma. Ludzie nie chcą kupować, bo i nie mają pieniędzy. Także proszę Państwa, ludzie w Blue City nie kupują, no bo i też nie mają pieniędzy. Że Warszawa w ogóle jest biedna. To, że na zupę jeszcze, proszę Państwa, starczy, to jeszcze dobrze. Tutaj tam troszeczkę przebija ta szkoła muzyczna przez krzaki, jako ta firma Krzak. No i co? Naciskam na ławeczkę. Muzyka jedna, a drugiej już nie ma. Idzie durna baba i patrzy, że coś ktoś nagrywa i ta... Ale mnie nie będzie i wrzeszczy ci pod uchem, czy nad uchem. Po prostu tutaj ta Warszawa nie ma wyobraźni artystycznej. Także mówię, jeżeli ktoś się tym artystą nie urodził, no to już żadna szkoła. Także tutaj mamy jeden, Okólnik 1, proszę Państwa, Ostrocki, a tam gdzie jest po lewej stronie ta katolicka uczelnia, bo tam pewnie już katolicki krzyż wisi, to jest Okólnik 2. No a zresztą nawet ten Michnik powiedział, że katolicy są wyznawcami drugiej kategorii, ludźmi w ogóle, klasy, że oni tej Biblii nie chcą czytać i tak się tylko wykłócają na bazarach, a to Różyckiego tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, a to wykłócają się na bazarze Szembeka, a gdzie się da? Także to po prostu jak nie ludzie, wykłócają się. Wojny prowadzą, biją się. Nawet tutaj, proszę Państwa, pod kolumną Zygmunta już jak problem się pojawił taki Ukrainy. No to już zaraz za Ukrainą, proszę Państwa. Tam mamy na środku most się wznosi. Most Syreny. Także tam mieliśmy most Syreny, proszę Państwa. Także nie warto się kłócić, bo to jeżeli my się bijemy, się wykłócamy, to świadczy to tylko o tym, że nie ma w nas mądrości Bożej, nie ma w nas psychologii, pedagogiki, nic. Powinniśmy być mądrzy. Mądry głupiemu ustąpi. Nie kłócić się, nie bić się, proszę Państwa. A tutaj co sekunda, to jak nie w tramwaju starym, to w autobusie, na ulicy, wszędzie każdy się wykłóca, walczy o swoje, walczy o byt, aby być, aby mieć, autorytarnie, czyli na chama, jako głupie, chytre, najmądrzejsze, systemy tutaj przecież nieprawosławne, bo tutaj cerkiew nie jest w Warszawie, prawosławnych ludzi nie ma, ani cerkwi świętego Mikołaja nie ma, proszę Państwa. Diecezji białostocko-gdańskiej tu nie ma, proszę Państwa, bo biskup Jakub to jest właśnie biskupem diecezji białostocko-gdańskiej w Anglo-Ameryce, Białystok. Dlatego tutaj, jak jesteśmy w tej katolickiej Polsce, a to nic nie działa. Rzeczywiście, proszę Państwa, nacisnęłam tutaj na tę ławeczkę już kilka razy, ale ten pierwszy to podziałał rzeczywiście. I tutaj mamy na temat pałacu, prawda? Pałac, proszę Państwa, Glińskich, Ostrockich, ta barokowa rezydencja wsławiona legendą o złotej kaczce pływającej tu w podziemnym jeziorze w połowie XIX wieku mieściła Instytut Muzyczny.
Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tam, jak jest ta ulica Konopczyńskiego 4, to tam właśnie była restauracja Złota Kaczka. Której to restauracji Złota Kaczka już dawno nie ma, proszę Państwa. No, zaraz pokażemy może Konopczyńskiego 4, bo na razie to zasłania nam ten pałacyk Ostrogskich. Także, proszę Państwa, mamy tutaj okólnik 1, ulicę. Zresztą ten numer widać, że jest, prawda? Dużo takich typów ciekawskich. Już tę ławkę 1 oglądał, ten co tutaj idzie w kapeluszu. Tak chodzi, a to pod drzewem, a to tu, a to tam. Czegoś tam szukają, Państwo zobaczą. Najprędzej tego, że ktoś coś może zostawi, że ktoś coś... No, także proszę Państwa, skwer Bogdana Wodyczko. Także nie ma, proszę Państwa, ani Bogdana, ani Dareczka. Teraz niech sobie się popastwią inni, podstawiając się, czy podrabiając Bogdana albo Dareczka. No bo przecież, proszę Państwa, że ktoś chodzi w szaliczku, tak jak może kiedyś Dareczek chodził po domu, no bo zwariował, no to przecież Dareczka się nie podrobi, jak się zakłada szalik. Dareczka się i nie podrobi, jak się mówi jasne. Bogdana też się nie podrobi, jak się mordą kręci. Mordą to i krowa kręci, proszę Państwa. No, nie na ulicach, bo tutaj mam akurat ulicę w Warszawie, w tej wiosce chińskiej, największej na świecie, proszę Państwa. Mamy tutaj ulicę, choćby tę, o której dzisiaj mówimy, Ordynacka, Konopczyńskiego, no i Tamka. Jeżeli jesteśmy przy 26, proszę Państwa, września 2014 roku. Tutaj troszeczkę już muzyka idzie od tej wyższej szkoły muzycznej. Dobrze, niech się kształcą. Musicie Państwo wiedzieć, że tam Anglo, Ameryka, Białystok też ma, proszę Państwa, Instytut Chopina i on jest na Kawaleryjskiej 5 w Anglo, Ameryce, Białystok. A tutaj, no to jest Tamka. Tutaj to jest Powiśle. Tutaj to jest, proszę Państwa, Warszawa Kaśląca, katolicka na 95% Kaśląca. Tam właśnie idzie tym czarnym w okularach taki typ nieciekawy, bo to nawet nie ma co się przyglądać i podchodzić od razu, nawet na odległość. Widać, że jak ktoś tak niesympatycznie, jakoś tak dziwnie może kaszle, no to jest to jakiś nieciekawy typ spod ciemnej gwiazdy, proszę Państwa. Także mamy tutaj ten instytut. Chopina. Tutaj ta żebraczka też tak chrumcze, Państwo zobaczą. Krzyż się ogląda. Witamy Panią żebraczkę katolicką. Także proszę Państwa, ten instytut Chopina ponoć jest najnowocześniejszy w Europie. Bardzo nowoczesnym budynkiem. Tam mamy okólnik, to znaczy mamy Konopczyńskiego 4, tę szkołę, a Złota Kaczka to stoi przed tym wieżowcem tam po lewej stronie. Dobrze, już tej Złotej Kaczki to dawno nie ma, co my tu mówimy. Tam, gdzie Złota Kaczka, to zdaje się, że jest sklep meblowy. Tutaj ta szkoła, proszę Państwa, wyższa na skwerze Bogdana Wodyczko, no i cały ten system hipochondryczny kaszlący. Także widzicie Państwo, jak ktoś jest ham, no to jak my tu nagrywamy, no to będzie szedł, będzie kaszlał, będzie głośno gadał przez telefon, a przynajmniej się nie zciszy, a powinien, prawda? Także proszę Państwa, kultura tego wymaga, ale tutaj wiecie Państwo, że bractwo jest autorytarne. Opowiem taką... jakieś coś zielone. Opowiem, proszę Państwa, taką historię. Na Nowym Świecie jeździ tutaj. Właściwie to ona chodzi. Nowy Świat, krakowskie przedmieście. Taka wasza żebraczka mazowiecka, która no ludzi przepłasza w autobusie. Z pierwszego siedzenia na środkowe albo dalsze gdzieś tam, proszę Państwa. No bo przecież ona musi siedzieć pierwsza. To, że ona żebrze, to żebrze, ale ona jest bardzo ważną osobą. Ona
nie jest nikim. Także proszę Państwa, katolicka żebraczka tutaj w Warszawie nie może być nikim. No, on z takim czymś brązowym, tłustym, brzydkim chodzi i po prostu, no to jest złe wrażenie, to są złe wibracje. Zresztą Nirmala Devi leciała kiedyś nad Europą, nad Polską, nad Warszawą, tu ta powiedziała, że są strasznie złe wibracje, proszę Państwa. No ale jak się żebrze, to rzeczywiście jest takie zgrzytanie zębami, że tak samo jak i na Szczepana. Mówi się, że zgrzytali na niego zębami. No kto? Przeciwnicy, to przecież tych przeciwników, tych kontynuatorów przeciwniczych, przeciwników mamy bardzo dużo teraz już, czy jeszcze nawet w XXI wieku. No, a zwłaszcza i zważywszy, że jesteśmy w tej największej takiej żebracznicy, wiosce chińskiej w Warszawie. Oni tutaj chcą najwięcej, Państwo zobaczą, tak jak 3 miliony mamy, no to powiedzmy, że może nie wszystkie te 3 miliony tego gazu tak żebrały, proszę Państwa, od Rosji, od Putina, a Putin powiedział, co? A wy chamy, że nawet nie umiecie wernisażu zorganizować tu w Warszawie. No, tutaj proszę Państwa, kiedyś był wernisaż na Ogólniku 1 w Instytucie Chopina. O, tamta dziadyga to tam stoi i tak tutaj stała za nami i tak kopciła te pety i tak baranio, tak od dołu do góry się tak gapiła. Paszło, paszło. Ani to nasze, ani to coś z naszej krwi. Także proszę Państwa, jak tutaj był wernisaż w Akademii Muzycznej Chopina, to nawet Anita miała problemy z wejściem. Ja tu wszystko wiem. Wszystko sprawdzałam, proszę Państwa. Chodźmy, popatrzmy. Troszeczkę ta łapka zaczęła grać po jakimś czasie. No bo jak tak każdy ponaciska, no to zacznie to działać. Zacznie to za 15 razem funkcjonować. Także Mareczek Zajączkowski powiedział, że dzisiaj jest 15 wernisaży w Warszawie do 17. A wczoraj nie było ani jednego wernisażu. Proszę Państwa, było takie... Londyn stolicą Polski, Londyn stolica Polski. Było takie byle co, na dobrej, proszę Państwa, 56. I takie byle G, byle G. Parę tych tacek z ciasteczkami na krzyż, że tak. Parę tych dziennikarzy, parę osób z tych dziennikarzy, które przyjechała autokarem, zrezygnowało, poszło sobie na piechotę już do domu, no bo po co? Wystawa jakaś głupia, jakieś filmy, jakieś telebimy, jakieś... Po co to komu? My wolimy na żywo budynki, a nie z telebimów. Że jak żyło społeczeństwo polskie po II wojnie światowej w Anglii, w Londynie tam daleko, które sobie gdzieś tam pojechało. No to po co nam o tym wiedzieć, skoro Anglia i tak Polsce nie pomogła wtedy, kiedy wybuchła II wojna światowa, ani Francja, ani nic. Polsce nie pomogło, proszę Państwa, a mogliby pomóc. To nie byłoby, proszę Państwa, tych obozów koncentracyjnych. Ile ludzi zginęło, proszę Państwa. Francja to tylko ma głupoty we łbie, bo proszę Państwa, Janek Witek, jak on poszedł po te pety, to mu wyłączyłam dzisiaj ten kanał. Znaczy weszłam sobie na Google Plus. Na Google Plus. Proszę Państwa, Janek Witek ogląda jakichś takich facetów z Francji, homoseksualistów, którzy ubierają się w skóry. No to jedno co dobre, że takie chłopaki przystojne i ładne, ja mówię, że... Ale tylko nie mów na kobietę, że jest przystojna, bo on mówi, że kobieta przystojna. Kobieta to tylko może być elegancka. Lidka Lipska też go tam korygowała, no ale on już tak jak się nauczył, to co 30-40 lat temu jak mówi, to już u niego się... Nie odwróci to. Także proszę Państwa, piękne chłopaki, ale w skórze. Ja mówię, słuchaj, dla mnie to jest próżność. Próżna ta, durna ta, jeśli w ogóle nie debilizm. I tylko to Ciebie ratuje, że tam dzisiaj takiego ładnego chłopaka opartego o ścianę pokazał, ale był bardzo szczuplutki. Ja mówię, słuchaj, no bo tutaj, jeżeli mamy w Warszawie takie lochy, grube, no bo locha to wiecie Państwo, nóżki ma malutkie, nóżki krótkie i ona jest raczej gruba i ciężka,
No, także dużo gości, proszę Państwa, witamy w naszym muzeum Fryderyka Chopina i nawet nie wiedzą, jak to otworzyć. Najnowocześniejszy dom kultury, muzeum w Europie. Państwo zobaczą, coś te drzwi nie bardzo funkcjonują, jak na takie muzeum przystało. Najnowocześniejsze, jak na takie muzeum przystało. Proszę Państwa, no i Londyn, stolica Polski, wczoraj ten wernisaż podpadł taki w Warszawie tu na dobre. Ja mówię, po co oni to reklamują? Trzeba było wtedy, kiedy Anglia nie udzieliła pomocy Polsce, wtedy kiedy 20... tak? Aha. Druga wojna światowa wybuchła, a potem jak było powstanie warszawskie, to oni tylko przeszkodzili, bo nawet i historycy pewnie wypowiadają się, że Anglia jakby podpuściła Polskę ze względu na to powstanie warszawskie, gdzie zginęło no ponad 200 tysięcy ludzi, no to przecież i tyle samo zagazowano, proszę Państwa, w tunelu, jak się jedzie na Wolę, z Warszawa Ochota na Warszawa Wola, za dworcem zachodnim, no bo tutaj to niby ten zachód, ale to nie jest zachód, skoro Warszawa jest pomiędzy wschodem i zachodem, to tylko może na stronie takiej zachodniej, najbardziej na zachód oddaloną miejscowością, mieściną jest ten dworzec zachodni, ale teraz to też już nieprawda, bo jeszcze Ursus jest dużo, dużo dalej, a Ursus to stary. No i Warszawa stara, papież stary, tramwaj stary, tamka stara. No Ameryka to 300 lat nie ma, nawet Anglia nie jest taka stara, jak stara jest Polska, bo Polska jest rzymsko-łacińska, a rzymsko-łacińskie religie to mają, proszę Państwa, tysiące lat. Nawet powołują się na papieży od 2000 lat, że są. No a ten Konstantyn Wielki to co? 325 rok, który ogłosił siebie pierwszym papieżem, cesarzem, proszę Państwa. Sobór w Nicei, który wszystko zrównął, tak jak tu w Warszawie mamy mydło i powidło, to on właśnie to zrobił, że ludzie zaczęli wierzyć w Trójcę, chociaż nigdy wcześniej w to nie wierzyli. Zaczęli wierzyć w bóstwo Chrystusa, chociaż w to nigdy wcześniej nie wierzyli. Zaczęli wierzyć w życie pozagrobowe, chociaż w to nigdy wcześniej nie wierzyli. Proszę Państwa, życie pozagrobowe, poplatoniczne, od filozofii Platona, który mówi, że nawet o ten budyneczek piękny, taki niebiesko-fioletowy, proszę Państwa, to on ma też swoją duszę jakby nieśmiertelną, czyli drugą postać. Tamta dziadyga, co tak kopci, to ona z uporem maniaka na stół podgląda, proszę Państwa. Strasznie jest ciekawa. No, także proszę Państwa, wszystko poprzejmowane z pogaństwa. No to ja wiem, że dziady nie będą dochodzić. One wolą wziąć różaniec, brewiarz, książeczkę do nabożeństwa i one wolą mówić bramo z kości słoniowej, a to, że wieża Dawidowa, módl tawy się za nami. No ale przecież jak, że może brama z kości słoniowej, czy wieża Dawidowa, skoro to są, proszę Państwa, rzeczy martwe, jakże one za Wami mogą się modlić? No, ale że człowiek głupi, no to więc mówię Ci, gdzie dziad będzie dochodzić takich rzeczy, czy to prawda, skoro nieprawda, bo dla mnie, gdyby ktoś powiedział, że to przejęte, na przykład choćby, że już przejęte od pogan w III, IV wieku, wiem, że wszystko od razu też nie, ale przejęte, to ja bym już dochodziła. Jak do mnie przyszli świadkowie Jehowy, taka wspaniała, inteligentna kobieta, Janina Orzechowska, proszę Państwa, ala przewodnicząca całej tej Unii Europejskiej z Jehówką, to jak one do mnie przyszły, mówiły mi o Bogu Jahwe, to ja wyciągnęłam taką ogromną książkę 15-centymetrowej długości, zarys dziejów religii, proszę Państwa, no i zaczęłam im cytować o tym Bogu Jahwe, że Bóg, który wieje, że Bóg, który jest groźny strasznie, a one mówią, to by się jakby zgadza.
zgadzało. No bo rzeczywiście Jahwe, Jehowa, to jest ten tetragram hebrajski w Piśmie Świętym, który występuje. Występuje to imię Boże w sensie fenomenologicznym, czyli w sensie stawania się. Nie w sensie ontologicznym, tak by jakby katolickim bytu właśnie, tylko w sensie stawania się. U katolików Państwo zobaczą ten Bóg, to taki siwy dziad z siwą brodą i siedzi i się gapi. A przecież ten Bóg to jest Bogiem akcji, jest Bogiem stawania się. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie i że te buziaczki przesyłamy tutaj na zwiedzanie Warszawy. Dzisiaj Wam, kochani moi, 50 groszy wystarczy w zupełności. No bo jak pójdziecie na Stalową 26, czy pojedziecie tramwajem na Pragę, nie bójcie się Pragi, no to możecie odwiedzić o godzinie 18:30 galerię Stalowa Art Gallery 26. Stalowa Art Gallery. Welcome today, welcome. Także tam już lampkę wina sobie może jeszcze Wam zostanie, wypijecie, popatrzycie się na piękną sztukę, na piękne dzieła i będzie okej. No, także to ten facet, co tak się przyglądał krzywo, ale to może być Indianiec, proszę Państwa. No i wejdzie do tego muzeum, ponieważ widział, że ja tak opisuję, że te drzwi tak ciężko się otwierają, to on pewnie był wściekły, że ja może jestem negatywna. Nie, ja jestem bardzo pozytywna, bo ja bardzo często się uśmiecham i w dobrej sprawie się uśmiecham. Nie to, że komuś noga pęknie, kość pęknie, złamie się, tylko po prostu zawsze jestem tą siostrą przyzwoitką, jak nie w Radiu Maryja, to więc nawet gdy ten ojciec Rydzyk pojedzie, proszę Państwa, to ja zawsze te arie odśpiewam. Ave Maria. Także proszę Państwa, proszę być z nami w kontakcie radio, Tok FM Euro, Conchita Extra i słuchaj, aby być mądrym. Proszę być z nami w kontakcie, proszę Państwa. No, także już jak ten Indianiec wlazł tam do tego, wlazł, proszę Państwa, do muzeum Fryderyka Chopin, proszę Państwa, to może nam już nic złego nie grozi. Proszę Państwa, w autobusach tutaj stołecznego miasta Warszawy mówią źle. Chopin's Airport. Chopin's Airport. Tam poszła zakonnica, może to ta Basia, ale to chyba jakaś starsza z tej parafii, proszę Państwa, tamka, która karmi tę Irę, waszą warszawską, która no, jest wściekła na wszystkich ludzi. Prawie każda osoba jemu podpadła, no bo jej nie było, bo coś obiecała, żeby jemu dawać, no bo on musi dostawać prezenty i on mówi, że nawet ludzie go lubią. Ja mówię, no to dobrze, że taki masz pozytyw odnośnie tej swej własnej osoby. Ja mówię, ale żebyś ty nie podejrzewał ludzi o złe pobudki, o złe zamiary. No bo jeżeli gdzieś tam kogoś nie było, a to tu, a to tam, a ty mówisz, że ta osoba zrobiła to specjalnie, że ta osoba zrobiła to celowo, no to tak się nie mówi, tak się nie robi, tak nie można. Proszę Państwa, jeszcze widzimy tutaj zespół szkół elektrycznych. Ten budyneczek taki, że pokażmy go na samym środku naszego ekranu Radio Tok FM Euro Conchita Extra, lekceważąc wszystko inne. No. Bardzo dużo ludzi podchodzi, przygląda się, proszę Państwa. Ale mnie się wydaje, proszę Państwa, że chyba nasza cała firma Elhof Art 2000. Proszę Państwa, we wrześniu teraz, dzisiaj mamy 26 września 2014 roku, jest najciekawsza. Nasza cała, bo ten facet też co tam poszedł, proszę Państwa, zobaczą. Tak tu się gapił. Co my tak opisujemy ten zamek od Ostrogskich? No to przecież my nie jesteśmy i tak od opisywania tegoż zamku, a jak ktoś chce, to może znaleźć w internecie, gdzieś może indziej, bo my pokazujemy sztukę, ale to nie zawsze jest to, co piękne, no to jest sztuką, proszę Państwa. My mówimy też odnośnie tej szkoły, która jest za nami, proszę Państwa.
ta szkoła, która jest za nami, czyli Ogólnik 2, też tam niektórzy się uczą na siłę. Także tam pokazujemy ten cały czubek, proszę Państwa, tego Pałacu Ostrowskich. A ten facet, co tu schodzi, to właśnie on tak mówi coś tak, proszę nie budzić, proszę coś, ale to do takiej tej babki, do sprzątaczki gadał, która gdzieś tam z tych drzwi wyszła, wychodziła i gdzieś tam, że ona się schowała. No, ale wiecie Państwo, jeżeli jest telewizja i radio jakieś i coś się dzieje, to raczej ludzie jak przychodzą, to kulturalną powinni się zachować, prawda? I Państwo zobaczą, co tutaj dadzą jakieś tam czarne szmaty, że ktoś jakieś coś założy na siebie podobne, że to jest do garnituru biała koszulka i tak. Jak ktoś jest taki hamowaty, prawda? Ale udaje, ale widzicie. Ale po prostu pogadać trzeba, proszę Państwa, z sąsiadem, z sąsiadką. I tak jak mówię, że 15 wernisaży dzisiaj na krzyż, na raz, to jest tak jakby za dużo, prawda? W jednym miejscu, proszę Państwa. Za dużo. Przedwczoraj, bo myśmy tutaj też opisywali, to może być przedwczoraj, może być dzień wcześniej tu w Warszawie na mostku Saska Kępa z Gosławia, jechał 509, jechał 507 i zaraz nasz, proszę Państwa, 147 bas. Ale dlaczego te wszystkie basy tak nagle razem jadą? Proszę Państwa, tu w Warszawie, tej autorytarnej i zawsze katolickiej, oni jak na te msze chodzą, to wiecie Państwo, oni na te msze jakby nie chcieli chodzić. Te msze są im niepotrzebne. Są zajęci plotkarstwem. Otóż, proszę Państwa, ci, którzy na tej pętli są tymi... kierowcami MPK, proszę Państwa, MZK i TP, no to oni plotami się zajmują. Wtedy, kiedy mają wolny czas i wtedy, kiedy oni już powinni odjechać, to oni nie odjeżdżają, tylko po prostu, oto tam niebieskim babka kopci. Oni tu się znają z sąsiednich, proszę Państwa, podwórek, pomimo, że to może być też inna firma. To może być inna firma, czyli Warszawa Wierzy w Trójkę. I oni plotkują, gadają i potem się ocknie, obudzi się, że, proszę Państwa, czas minął już dawno, bo on powinien być, już dawno powinien był odjechać i nie odjechał, no i wtedy odjeżdża za późno. I odjeżdżają najczęściej jest tak, że wszyscy razem odjeżdżają. No to wtedy jest dziad na dziadu, dlatego gad na gadu, żebrak na żebraku. Gdy tu, no, proszę Państwa, w Warszawie im wszystkim jest i tak prostym zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masze urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego natknieć, wieszkę kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu, potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Także widzicie Państwo, kopcenie papierosów, kopcenie petów, plotkowanie za plecami Jezusa, to wszystko powoduje, że nikt prawdą się nigdy nie zajmie. Jeżeli ktoś na poważnie nie zastanowi się nad swoim życiem, gdy idą świadkowie Jehowy, gdy stoją już teraz świadkowie Jehowy, czy tu na tamce na przystanku, czy pod gitarą, pomiędzy Warszawa Centralna a tarasy, i gdy ty sam na poważnie się nie zainteresujesz, no to masz przegrane, bo czy będą słuchać, czy nie będą słuchać, Biblia mówi, że to dom przekory. Poznają, że prorok był wśród nich. Czyli po co ten prorok chodził i głosił? Nie po to, żeby otrzymał 30 tysięcy za twoje tam jakieś według ciebie nawrócenie, czyli pseudo nawrócenie. Tylko po to, żeby on sam miał czyste sumienie względem Pana Boga, Stwórcy nieba i ziemi, Jahwe, Jehowa, ten, który powoduje, że się staje. Czyli rzeczywiście w języku hebrajskim chawach to stawać się, wiać, wiać. No to czyli, że się stawać, czyli, że się dziać, czyli, że coś się dzieje, czyli, że Bóg coś robi dla twojego dobra.
czyli że Bóg przedsięwziął, że ma jakieś zamierzenie dla twojego dobra, że sam ma zamierzenie, ale po co, że Bóg stworzył istoty żywe tutaj na ziemi? Po to, żebyś ty też był szczęśliwy, jeżeli szczęśliwy nie jesteś, bo człowiek stworzony jest do życia szczęśliwego. Także patrząc się tutaj na tę ulicę Ordynacką i gdy przebijają takie większe jeszcze bloki, nowocześniejsze, to zastanawiamy się, czy człowiek, proszę Państwa, sprzyja człowiekowi. Skoro dzisiaj też już na drzewie taką informację mieliśmy na temat zanieczyszczenia środowiska naturalnego, że my powinniśmy się troszczyć o to, żeby powietrze było nie tak skażone, jak jest woda, a te dziady, co tak kopcą te pety, jeden za drugim, to czy one myślą o czystym powietrzu, myślą o twoim zdrowiu, czystej wodzie, czystej, zdrowej żywności. Już potem często jest tak, że my nie mamy wpływu na to, co jemy, co pijemy, no bo jest oczyszczane, jest, ale przecież widocznie nie da się bardziej tego oczyścić. A poza tym chemia w oranżadzie, chemia w drinkach, proszę Państwa. Także lepiej, żeby się człowiek nad tym zastanowił, ale już w ślepy zaułek człowiek, ludzkość dawno wpadła, bo już tak jak mówię, że często nie ma wyjścia. Ale to, co jest możliwe z twojej strony, co ty zrobisz, jakie dasz świadectwo swoim postępowaniem, jakie dasz świadectwo swoim zachowaniem. Czy ty będziesz kopcił pety jeden za drugim, 15 petów w ciągu godziny? No to ty powiesz, że to twoja sprawa, gdy ja powiem, że to kosztuje, prawda? No ale środowisko naturalne człowieka, a sąsiad, a sąsiadka, a mieszkańcy domu. Także widzicie Państwo, no niestety, człowiek jest podły. Człowiek jest podły i nawet ten 525 z Saskiej, jak stał pod mostkiem na dole, to uciekł kobiecie, która no biegła do tego autobusu 525. Zatrzymał się pod mostem i powinien jeszcze raz zatrzymać się na przystanku. A tego nie zrobił, tylko spieprza przez ten most. I myśmy dzisiaj na piechotę specjalnie przeszłyśmy się mostem Łazienkowskim, żeby Państwu pokazać, że można jeszcze chodzić na piechotę. No ale niestety, jeżeli babka spieszyła się może do Anglo-Ameryki Białystok, no bo z centralnego są odjazdy do Anglo-Ameryki Białystok. Jeżeli ona się spieszyła, to co? Jak nie zdążyła? Bo dziad jej zwiał. 525. Także proszę Państwa, najbardziej podejrzanym autobusem w Warszawie jest numer 525. U nas dość dużo jest na ten temat mówione. Także zapraszamy Państwa serdecznie do naszego radia Tok FM Euro Conchita Extra. I jeszcze raz pokazujemy tutaj ten piękny pałacyk, Zamek Ostrogskich.